punktu 4.2 podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu handlu na terenie gminy miejskiej. Ja bym tu przyszedł. Proszę Państwa, i to jest projekt uchwały autorstwa zarządu dzielnicy. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały powstał w oparciu o pismo, które wpłynęło z Urzędu Miasta Krakowa następującej treści. Urząd Miasta Krakowa, realizując uchwałę, numer tu jest Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczących propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy miejskiej Kraków przystępuje do konsultacji społecznych wspomnianej uchwały wraz z jej załącznikiem i prosi o wyrażenie opinii co do propozycji w niej zawartych. Propozycja radnych miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godziny 12. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu detalicznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach. Konsultacje społeczne trwają od 4 listopada do 3 grudnia. Wszelkie informacje dotyczące konsultacji publikowane są na serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa. Uprzejmie proszę o przekazanie uwag i opinii do propozycji radnych miasta Krakowa do 3 grudnia na adres Wydział Rozwoju Miasta bądź formie papierowej lub elektronicznej. Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zostaną przekazane radnym miasta Krakowa, którzy na jej podstawie będą mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego ograniczenia godzin handlu detalicznego. A oprócz tego zwrócono się do wszystkich rad i zarządów dzielnic miasta Krakowa o wyrażenie swojej opinii. Proszę Państwa, zarząd przygotował projekt uchwały, która została przekazana do wszystkich komisji merytorycznych Rady. W tej chwili zapytam poszczególnych przewodniczących komisji, czy w tej sprawie jako komisja po kolei zajęła, jakie zdanie zajęła komisja, a później przystąpimy do dyskusji. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że w sprawie tej wpłynęło pismo Biura Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zrzeszającej sieci handlowe, w którym to piśmie czytam. Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zrzeszającej sieci handlowe wyrażam głębokie zaniepokojenie projektem ograniczenia czasu pracy w handlu na terenie gminy miasta Krakowa. W załączeniu przesyłam argumentację przeciwko wprowadzeniu takiego rozwiązania zawartą w memorandum POHID w sprawie ograniczenia czasu pracy handlu w Krakowie. Będę wdzięczny za rozważenie naszych racji przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie. Oczywiście, jeśli zechciałby Pan osobiście wysłuchać naszych argumentów w sprawie uregulowania godzin pracy w handlu w niedzielę, pozostaje do dyspozycji. Z poważaniem, Maria Andrzej Faliński, dyrektor generalny POHID. Oprócz tego jest memorandum, które było przekazane łącznie z projektem uchwały do wszystkich komisji.
Prawdopodobnie jedna z komisji, ponieważ to memorandum wpłynęło później, nie była w jej posiadaniu. W związku z tym ja odczytam to memorandum, chyba że Państwo z innych komisji znacie Państwo. To tego nie będę czytał. I Szanowni Państwo, chciałbym tylko jeszcze poinformować, że poprosił o rozmowę pan dyrektor handlowy firmy Tesco z pytaniem, jakie jest stanowisko Rady w tej sprawie. Odpowiedziałem, że stanowisko Rady zostanie podjęte w uchwale, która będzie przyjęta dzisiaj. I tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. No oczywiście nie muszę dodawać, że też oni są przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom w handlu. Teraz zapytam poszczególne komisje, a właściwie ich przewodniczących, czy zajęły jakieś stanowisko i jakie to stanowisko, a później podejmiemy dyskusję. Więc po kolei, pierwszą tu mam komisję ochrony środowiska. Czy jakieś stanowisko zostało zajęte? Komisja zajęła stanowisko tej treści przy 7 członkach obecnych. Wszyscy byli za, z pozytywnym zaopiniowaniem tego. Natomiast no tutaj są pewne nieścisłości, wyjaśnienia jeszcze. Także tutaj, jeżeli dojdzie do głosowania, no to myślę, że każdy będzie głosował według swojego. Oczywiście, ale stanowisko komisji jest takie, że tak, pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały. Tak. Dziękuję. Komisja Mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa przy głosowaniu za nie było żadnej osoby, jedna się wstrzymała, a przeciw były 4 osoby. Rozumiem, dziękuję bardzo. Komisja Budownictwa. Zaopiniowane 2 osoby, przeciw, pozostałe osoby się wstrzymały wszystkie. Czyli stanowisko jest przeciw. Dalej mamy komisję, tak już po kolei patrzę. Kultura. Tutaj, ale Komisja Kultury nie zajęła żadnego stanowiska w tej sprawie, gdyby jeszcze, znaczy to było, nie było projektu uchwały po pierwsze, po drugie w tej sprawie było powiedziane, że rani będą mogli jeszcze zastanowić się i podjąć dyskusję na sesji, dlatego też nie było żadnego stanowiska typu w tej sprawie. Oczywiście, że w trakcie dyskusji czy w czasie sesji każdy może wyrazić swoje stanowisko. Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia również najobficiej dyskutowała na ten temat, ale przy jednym wstrzymującym pozytywnie za. Projekt uchwał, tak? Dziękuję bardzo. I kogo jeszcze? Komisja Praworządności. Bardzo proszę. Komisja Praworządności po dosyć długiej dyskusji głosowała w następujący sposób. 1 głos za, 7 wstrzymujących, 1 przeciw. Czyli właściwie nie zajęła stanowiska. 1 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących, czyli ma. W związku z tym znacie Państwo stanowiska komisji i przed przystąpieniem do głosowania otwieram dyskusję na temat projektu tejże uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pierwszy się zgłosił kolega Oleśniewski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja proponuję odnośnie tej uchwały po prostu dołożyć trzeci punkt do paragrafu pierwszego, znaczy to od, że tak powiem, takiego myślnika. W Wigilię, Wielki Piątek, w każdą niedzielę do godziny 12, natomiast paragraf drugi wziąć, przesunąć jako ten, który jest obecnie trzeci, natomiast paragraf drugi, treść paragrafu drugiego usunąć. Zaraz powiem dlaczego. Proszę Państwa, oczywiście są to pierwsze kroczki, które trzeba przyznać według mnie, bo tak się wypowiem, i moich mieszkańców, którzy kilkoro okazuje się, że pracują w sklepach wielkopowierzchniowych, bo o takich mówimy. I tak jak Państwo sobie przypominają, że dosyć mam
mieszkańców aktywnych, jak przypomnę tylko sprawę autobusu, że natychmiast do mnie przybiegli, że nie mają czym dojechać, tak i przybiegli odnośnie tychże konsultacji. No, byłem oczywiście zaskoczony pewnymi tam ich uwagami. Ale dlaczego? Proszę Państwa, no, praca, niestety, nawet jeżeli by tam nikt, mówią mi, nie był w tym czasie w sklepie, w niedzielę czy nie w niedzielę, to oni muszą być i pracować tam. Mówią, że w krajach cywilizowanych, oni używają takiego sformułowania, mają na myśli kraje bardziej, że tak powiem, gospodarczo lepiej stojących od naszych, od nas, od Polski. Nikomu by przez myśl nie przeszło, żeby w niedzielę pracować. Mówię o sklepach wielkopowierzchniowych. No, u nas, jak widać, pracujemy i nikomu z kolei nie chcą, po tych pismach słychać, nie chcą ustąpić i zrezygnować z tego, żeby ten handel się nie odbywał. Proszę Państwa, tam nie pracują w niedzielę i święta. W związku z czym ja tutaj akurat się tak złożyło, że mam kalendarz, w którym to kalendarzu mam wymienione coś takiego, dni świąteczne na świecie. I w tym kalendarzyku pozwoliłem sobie wziąć i ponieważ sobie przypomniałem, że coś takiego mam, przygotować się troszkę. Po lewej stronie są dni i w ogóle wymienione te kraje, które mają więcej dni wolnych i świątecznych od Polski. Po lewej, tutaj pokazuję, po tejże mojej, wiemy, tutaj, gdzie jest więcej, są kraje, gdzie dni świątecznych jest więcej niż Polska mają. Natomiast dni, które mają tyle co Polska i mniej, to jest tutaj. Nie będę operował może kierunkami prawą, lewą, bo faktycznie inaczej siedzimy. Przy czym te, które mają tyle co Polska, no to Polska ma 13 dni świątecznych. Mówię cały czas według tego kalendarzyka. To dwa kraje mają, trzy kraje mają również po 13. Jeden ma 12, dwa mają po 11, jedno 10. Czyli jest to bardzo mały ułamek w stosunku do tej trzynastki, którą operuje, którą ma Polska. Czyli w zasadzie porównywalnie najbardziej odbiega to ten kraj, gdzie ma 10 dni. Natomiast proszę Państwa, te kraje, które mają wolne dni świąteczne, przykładowo to powiem, jaki to jest szacunek. 37, 19, 21, 17, 19, 21. W takim stopniu odbiegają, czyli w zasadzie w 50, w niektórych wypadkach w 100% w nich wolne i świąteczne od nas. Przypomnę, że w tych dniach nie pracują tam. W związku z czym argumentacja tego pisma, które zostało tutaj z Izby Handlowej nam przysłane, ja tak przepraszam w skrócie mówię, ale wiemy o co chodzi, o to memorandum i tak dalej. No niestety uważam, że jest bezpodstawne. Po prostu chcą nadal nas traktować, no tak jak nas traktują, mamy na okrągło, ci, którzy pracują, mają pracować, siedzieć tam od rana do wieczora. Ja bym chciał przypomnieć, że my tutaj w tej uchwale, którą przedstawiamy oraz tą innowację, nowelizację, którą ja proponuję, nie upominamy się o żaden dodatkowy dzień wolny, tylko żeby ograniczyć tą pracę do godziny 12. No żeby każdy przyzwoicie, jest to raptem każda niedziela, no i żeby coś z rodziną mogli posiedzieć, zrobić oraz drugie, no te dwa dni w roku. No uważam, że jest to minimum, które no, powinniśmy zaopiniować pozytywnie i tu w tej sytuacji przychylam się do uchwały zaproponowanej przez Radę Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym doprecyzować, czyli kolega proponuje, żeby ograniczenia były zarówno w Wigilię, Wielki Piątek, jak również w niedzielę. Tak, w każdą niedzielę do godziny 12, to na każdy. Ale nie, to już jaki będzie kształt, to jest inna sprawa. Na razie jest wniosek taki, żeby ograniczyć również niedzielę do godziny 12. I już oddaję głos po kolei kolega Zaleński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem przypomnieć jeszcze o naszej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie dyskutowaliśmy na temat wprowadzenia tego zakazu w niedzielę, Wielki Piątek i Wigilię bez projektu jeszcze uchwały zarządu. Ja jeszcze przypominam, dyskusja była też bardzo ostra, znaczy ostra, bardzo ożywiona, żeby ostra nie była, a ożywiona była. I o ile sobie przypominam, wszyscy stwierdziliśmy, nawet chyba my podjęli jakąś kodygograficzną uchwałę w tym temacie, nie pamiętam, nie na tej komisji, to była następna komisja. Ale doszliśmy wszyscy do wniosku wspólnie, że należałoby zrozumieć tych ludzi, którzy te kobiety, zwłaszcza które pracują w sklepach wielkopowierzchniowych, dotyczyło to właśnie Wielkiego Piątku na początku, później Wigilii i każdej niedzieli. I pamiętam, że doszliśmy do wniosku wtedy wszyscy, że... Wszyscy obecni, tak wtedy, że te niedziele to niekoniecznie muszą być obowiązkowym dniem pracy właśnie w tych sklepach wielkopowierzchniowych. Z tego względu, że jak porównaliśmy to, co powiedział tutaj kolega, kraje europejskie, gdzie w większości sklepy w niedzielę są zamknięte. Mogę tutaj też sypać cytatami od Norwegii, Niemiec, Austrii, pozostałych krajów, które należą do Unii Europejskiej i ci ludzie mają czas po to, żeby w niedzielę spędzić ten czas jak chcą. Niekoniecznie w supermarketach i niekoniecznie te kobiety przy kasie. Niekoniecznie w kościele. Bardzo proszę. Proszę mnie nie przeszkadzać, panie Janku, bo to jest drugi raz już, jak pan się, że tak powiem, wciął tutaj w dyskusję. Potem może pan coś powiedzieć. Więc teraz, jeżeli się zastanawiam nad tym, co zrobić, to popieram akurat tutaj kolegi Olka zdanie, że należałoby też prowadzić niedzielę. A jeszcze jeden argument tu jest. Z typu wielkopowierzchniowych, tych hipermarketów i supermarketów, my generalnie jako kraj mamy w sumie niewiele, bo o ile ja sobie przypominam, za każdym razem jak mają do zapłacenia jakieś podatki, uciekają w zmianę sklepów albo wyprowadzają ten majątek, a przy okazji uważam, że do tej pory uchwała tak stanowiła, że wszystkie sklepy rodzinne, tak zwane prowadzone przez rodzimy kapitał, mogą być w niedzielę otwarte. Ja absolutnie jestem za tym, żeby w tym momencie wspierać polski kapitał, ludzi, którzy pracują na polskiej ziemi, którzy mają polskie sklepy, utrzymują z tego polskie rodziny. Mówię o niedzieli, jeżeli chcą, będą pracowali, jeżeli nie chcą, nie będą pracowali. To jest, dla mnie to jest jednoznaczne z tym, że niekoniecznie muszę iść, jeżeli będę miał taką potrzebę, do tego hipermarketu, ale mogę iść do tego sklepu osiedlowego, jeżeli będzie otwarty. Ja sobie doskonale przypominam, Państwo też sobie przypominacie, że lat temu do tyłu, dopóki nie zapisaliśmy się tą gospodarką wolnorynkową, zawsze sklepy w niedzielę były zamknięte. I każdy sobie dał radę z tym, żeby sobie to kupić, co mu było potrzebne w sobotę. I dało się żyć. Więc stanowisko moje jest też takie, że jestem za tym, żeby dopisać jeszcze niedzielę. Dziękuję. Dziękuję. Koleżanka Kusia. Tak, to znaczy ja chciałam się powiedzieć na temat projektu tej uchwały. To znaczy ja to już w pierwszym paragrafie widzę troszeczkę taką niespójność jakby tematu, ponieważ brakuje mi tutaj w większym chyba stopniu tej Wielkiej Soboty, która... Ale tu mówimy o tym projekcie uchwały, no i pan przewodniczący powiedział o tej projekcie uchwały, więc mówimy o tym projekcie uchwały, dlatego będziemy ją głosować, dlatego dla mnie ona jest w tym momencie, no obojętnie czy przyjmę następną za sobotą czy nie, no chciałam powiedzieć, że brakuje mi tutaj takiej spójności, że jeżeli mówimy o Wielkim Tygodniu i mamy na myśli właśnie i tu nie chcę rozstrzygać, co jest ważniejsze, czy Wielki Czwartek, czy Wielki Piątek, czy Wielka Sobota i tak dalej, ale jeżeli od strony praktycznej przyjmując, no to wydaje mi się, że większą potrzebą byłoby, żeby jednak te rodziny, czy te osoby, które pracują w tych sklepach wielkogabarytowych, miały szansę przygotować się na ten czas świętowania i myślę, że chyba dużą rolę ma tutaj też ta sobota, która no też pochłania dużo, dużo, że tak powiem, czasu. No i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jakbym tą uchwałę przyjąć, że na przykład o, jest Wigilia, okej, bo to nie budzi żadnych wątpliwości. Wielki Piątek, a Wielkie Sobotę pracują do 22, czy tam do której się da, więc dla mnie akurat to jest nie do przyjęcia, więc zupełnie z tym paragrafem się nie zgodzę. No jestem jednak za tym również też, tak mi podpowiada w jakiś sposób to, co zdążyłam usłyszeć w telewizji, przeczytać, zorientować się w temacie, że jednak te niedziele do godziny 12 powinny być też objęte
ograniczeniem, zakazem handlu w takich sklepach wielkogabarytowych. Według mnie rodzina dużo traci, obojętnie i ta rodzina, która nie ma rodzica w tym czasie, bo mama jest w sklepie i jest tam sprzedawczynią, czy kimkolwiek kasjerką, czy z drugiej strony myślę, jeżeli rzeczywiście pomysłem dzisiaj na spędzanie czasu dla rodziny jest właśnie czas spędzany. Oczywiście każdy ma prawo do spędzania czasu, jak mu się podoba, ale ja myślę, jeżeli tylko możemy jakby uświadamiać, czy w jakiś sposób wpływać na to, jak ten czas można spędzać inaczej, no to myślę, że ja jestem za, ja osobiście za tym, żeby te sklepy były zamknięte. Dziękuję. Dziękuję i już za chwileczkę oddam głos, tylko chciałbym jeszcze ad vocem do tego wystąpienia koleżanki, mianowicie projekt tej uchwały, nad którą w tym momencie dyskutujemy, jest odpowiedzią na konsultacje, które są prowadzone na terenie gminy Kraków i odnośnie projektu uchwały Rady Miasta, a w projekcie uchwały Rady Miasta są trzy generalnie pozycje. Wigilia, Wielki Piątek i Niedziela. Dlatego też, to już niejako wybiegam na przyszłość, Komisja Praworządności przyjęła projekt jeszcze drugiej uchwały, a ten projekt drugiej uchwały będziemy dyskutować w następnym punkcie. I to tyle tylko gwoli wyjaśnienia i teraz następny do głosu kolega Kamasz. Proszę bardzo. Ja wnioskuję o wykreślenie w Wielki Piątek do godziny 12. Pragnę Państwu zaznaczyć, Wielki Piątek jest normalnym dniem pracy i ludzie pracują do godziny 15. I trudno, żeby chleb kupować w czwartek. Gdzie oni mają ten chleb kupić, mleko? Trudno, żeby kupować 3 dni wcześniej. A Wielki Piątek to nie ma nabożeństwa, tylko można o 12 do kościoła iść. Nie musi się o 18, tylko można o 12 na ryżu. Proponuję zaopiniować pozytywnie paragraf drugi, czyli ograniczenie handlu. Jakby nie było klientów, to by nie było ograniczenia. Bo nie, po co sklepy otwierać, jakby nie było klientów. Ja Państwu chcę powiedzieć i wprost powiem, że u nas jest 95% tak zwanych katolików. I ci, że katolicy chodzą do sklepu w niedzielę. To jak to jest? Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, Dzień Święty święci. To po co idzie do tego sklepu w niedzielę? Ale, po co? Proszę Państwa, każdy. A teraz druga rzecz. Szanowni Państwo, musicie zdać sprawę z tego, że ograniczenie plaży czasu pracy w niedzielę i w tego skutkuje tym, że będą ograniczone miejsca pracy. Ale jako Polska, kraj biedny, gdzie jest bezrobocie 13%, trudno pozbyć się stanowisk pracy. A tych stanowisk pracy tu pisze w tym memorandum, ile może stracić. Ile można stracić. Bo wiadomo, że za niedzielę dostają w tygodniu wolne. To czyli w tygodniu musi być zatrudniony. Ileś tam osób musi być zatrudniony więcej. I ograniczenie po prostu typu handlu w niedzielę. Kto chce, nie idzie. Kto chce, idzie. I zostawić wolę człowiekowi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, kolega tu jakiś sprostowanie. Proszę. Chciałem, Jasiu, no wprowadzasz nas tu w błąd, ponieważ chcę Ci powiedzieć, że no niestety albo złe sformułowanie użyłeś. Wielki Piątek, mszy nie ma. Natomiast nabożeństwo jest mało, jest jedno, jedyne, na które możesz przyjąć sakrament nawet. Jak jest? Ponieważ inne... Komunie święte. Jest jedno, jedyne. Oczywiście wolno ci iść o 12, ale mówię ci, mszy nie ma w Wielki Piątek, ale nabożeństwo jest. I mało z tego, przeważnie jest ono... Nie spotkałem się, żeby było rano o 12, raczej jest po południu. Właśnie ze względu na to, że pracujemy do godziny 15, czy tak jak ja doszło. Dziękujemy za to sprostowanie. Może tu dyskusji teologicznych nie będziemy prowadzić. Panie przewodniczący, ad vocem. No, proszę się ad vocem i dalej kończymy. Kolego kochany, Wielki Piątek nie jest dniem świątecznym. Nie jest dniem świątecznym, jest dniem zwykłym, dniem pracy. A to jest twoje sprawy, czy ty.
chcesz iść do kościoła, czy pójdzie do sklepu, ale ja chcę iść na przykład w Wielki Piątek po południu i zrobić zakupy. Dziękuję, a dlaczego dziękuję za to wyjaśnienie, proszę Państwa. To jest sprawa sumienia dla ateisty. To ani Wielki Czwartek, ani Wielki Piątek, ani Wielka Sobota. Ale ja powiedziałem, że jestem ateistą. Ale czy ja powiedziałem, że ty jesteś ateistą? Nie, no, tylko chodzi o to, kto jaką wyznaje wiarę. Kolega Dziedzic, później kolega Wojnarski, kolega, koleżanka Wady. Tak? Moi drodzy, jeśli można zabrać taki bardziej przyziemny głos, jeżeli chodzi o handel, jeżeli nie pójdziemy w niedzielę do sklepu, ten towar i tak musimy kupić w inny dzień, czyli de facto ci ludzie będą musieli być w kasach w innym dniu w pracy, czyli miejsca pracy się nie ograniczą, tylko będą takie same. Jeżeli oni dostają za niedzielę wolny dzień w tygodniu, czyli będą pracować w tygodniu, słuchajcie, handlowcy sprzedadzą tyle samo butów, tyle samo kurtek, tyle samo chleba, tylko po prostu będzie to w tygodniu, przez 6 dni, a nie przez 7. I taka jest prawda. Jeżeli ktoś będzie miał kupić kubek w niedzielę, kupi ten kubek w sobotę. I tutaj argumentacja, słuchajcie, moi drodzy, sieci handlowych, że będzie mniejsza sprzedaż, to się mija z celem, bo my te towary będziemy musieli kupić w ciągu tych 6 dni. Taki jest mój głos, już nie można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Kolega Wojnarski, bardzo proszę. Ja chciałem tylko uwagę zwrócić, że nie możemy wracać do czasów poprzednich, gdzie w niedzielę były sklepy pozamykane i w sobotę, bo w sklepach nic nie było. To po co mieli sklepy w niedzielę i w sobotę otwierać? Natomiast jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy, na temat tych, to trzeba porozmawiać z tymi, którzy pracują w tych marketach, bo część ludzi, jestem przekonany, że 50-50% część ludzi chce pracować, a część ludzi nie chce pracować. I my robimy im przysługę taką, że myśmy powinni znać ich stanowisko raczej, a nie my za ich wyręczać z tego, bo rzeczywiście ludzie są, którzy chcą pracować i przychodzili by chętnie i dodatkowo nawet przychodzili. A są tacy, którzy nie chcą pracować i taka jest prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak. Koleżanka Mawej. No tak sklecam teraz wszystko, bo zostało powiedziane, ale... Ale no, pan Janek na pewno kobietą nie jest, także to można powiedzieć, a kobietą kiedyś byłam pracującą w niedzielę i naprawdę to dzień zwykły za niedzielę to jest żaden dzień. Wplątały się poniedziałki z niedzielami i tak dalej, natomiast nie miałam wtedy sama rodziny i pragnęłam być w niedzielę w domu, a nie w pracy i no. Czułam się w sytuacji tych kobiet, na pewno nawet 50% nie byłoby szczerze, które by powiedziały, że chcą iść w niedzielę do pracy. Po prostu no, życie zmusza i takie warunki nam stawiają, no ale nie dajmy się zwariować, bo dawniej było lepiej, spokojniej, jak się nie pracowało w tej niedzieli. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w pierwszej kolejności, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym pan Zaleński i pani Chrzuści. Bardzo proszę. Ja jeszcze do tego pisma chciałbym powrócić, które przedstawiła ta Konfederacja Pracodawców, tak? Myśmy go czytali, to memorandum, myśmy to czytali na chyba na Komisji Ochrony Środowiska. I według mnie to pismo jest pełne demagogii. Używanie takich argumentów, które sugerują, że jak te sklepy w niedzielę zamkniemy, to będzie jeszcze większe bezrobocie w Polsce i głód, to jest poniżej pasa. Ja czytałem ostatnio stanowisko związków zawodowych kobiet, które są pracują w Tesco i one jednoznacznie opowiedziały się za tym, żeby w niedzielę są mieć wolne, więc to jest tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała powiedzieć taką rzecz, że tak naprawdę jakiekolwiek nasze stanowisko, które no, będzie jakimś naszym stanowiskiem wypracowanym, nie sądzę, żeby też w jakiś sposób przeważało nad tym, czy my kogoś nie wiem, skrzywdzimy tym, że im zabieramy czy jakąś pracę, czy zabieramy im jakiś dochód, czy jakby to rozumieć na różne sposoby. Zresztą ja to powtórzę, co powiedziałam na poprzedniej komisji. Po to są tu te konsultacje społeczne, żeby jak najwięcej grup społecznych, jak najwięcej osób wypowiedziało się na ten temat. A tak naprawdę nad tym będzie pracować sztab ludzi, którzy w jakiś sposób mogą to jeszcze analizować. Także tak naprawdę to nie jest też tak, że o, my to powiemy i już rzeczywiście ta sytuacja się odmieni w ten czy w inny sposób. Także tutaj ja myślę, że też trzeba, ale każdy niech się wypowie jakby zgodnie z...